miasta Ostrołęki w sprawie zmiany granic miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji. I bardzo proszę o wystąpienie sprawozdawcy pana prezydenta miasta Janusza Kotowskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedkładam projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany granic miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji. Tekst projektu uchwały państwo otrzymaliście. Proszę państwa, grupa mieszkańców gminy Rzepuń wystąpiła z wnioskiem o to, żeby w perspektywie nastąpiła zmiana granic administracyjnych gminy Rzepuń i miasta Ostrołęki. Procedura w takich sytuacjach jest taka, że po ewentualnym wniosku należy przedstawić sprawy zarówno w naszym wypadku na sesji Rady Miasta, jak i potem Rada Rzeków także będzie nad tym obradować. W uzasadnieniu, proszę państwa, podaliśmy kilka argumentów. Oczywiście już rozpoczęła się dyskusja, na pewno część osób te argumenty podziela, wielu nie podziela. Proszę państwa, no, bez wątpienia takie procesy od czasu do czasu się w Polsce czy w innych krajach dzieją, że zmiany granic administracyjnych następują. Wiąże się to z różnymi przesłankami. W naszym wypadku podkreśla się szczególnie tę rolę stolicy subregionalnej, którą tą rolę Ostrołęka bez wątpienia pełni. Zawsze jest tak, że w danym regionie czy na danym terenie są jakieś miejscowości czy miasta, które wokół siebie w pewien sposób organizują życie regionu. Ostrołęka nie jest wielkim miastem, ale bez wątpienia na Mazowszu kilka takich centrów subregionalnych jest i Ostrołęka także do nich należy. Proszę państwa, wśród tych argumentów podkreślamy między innymi to, że wprawdzie są konkretne granice administracyjne, ale gdy chodzi o funkcjonowanie takich różnych społeczności ludzkich, to wiadomo, że nie ma jakiegoś podziału czy segregacji, że oto na przykład z instytucji miejskich, także tych ściśle samorządowych, nie mogą korzystać mieszkańcy gmin sąsiednich. Wiadomo jest rzeczą, że zwłaszcza gdy chodzi o obszar oświaty, czy też kultury, ewentualnie powiedzmy obiekty sportowe, czy kluby sportowe, to po żadnych segregacji nigdy nikt nie prowadził. Tylko wiadomo, że nawet jeśli przykładowo w obszarze sportu czy kultury wysiłek budowy danego obiektu podjęło miasto, to wiadomo, że korzystać mogą wszyscy mieszkańcy regionu na równych prawach. Także i inne sprawy, choćby sytuacja oświatowa, zwłaszcza gdy chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, wiadomo jest rzeczą, że wszystkie strony korzystają choćby ze szkół, które są w Ostrołęce, oczywiście na zasadzie dobrowolności. Część tych kosztów, że tak powiem, funkcjonowania oświaty miasto otrzymuje w subwencji oświatowej. Drugą znaczną też część pokrywa ze środków własnych. Inne jeszcze kwestie, drodzy państwo, też są wyartykułowane w uchwale, w uzasadnieniu. Oczywiście nie bez znaczenia jest też to, tak przynajmniej podkreślają mieszkańcy, że w naszym regionie jest szansa na powstanie dużych inwestycji, wielkiej inwestycji i oczywiście tutaj, jak dotychczas, wszystkie strony na pewno dołożyły starań, żeby coraz bliżej było tej inwestycji. Chodzi o różne plany zagospodarowania, to wiadomo jest rzeczą, że wszystkim nam na przygotowaniu tej inwestycji zależy. Gdy chodzi choćby o obsługę drogową, to tutaj miasto już podjęło też wiele wysiłków, żeby komunikacyjnie teren był obsłużony. Wreszcie, drodzy państwo, także warto przypomnieć, że dzisiaj Rada Miasta Ostrołęki będzie procedować jakby taki jeden z pierwszych punktów zasadniczych. Po tym, jak już wspomniałem, jeszcze dyskusja na pewno będzie się na sesji Rady Gminy Rzepuń oraz na sesji Rady Powiatu, bo powiat także, gdyby ostatecznie doszło do zmiany granic, to także powiat byłby tutaj.
tutaj podmiotem, który swoje opinie powinien wydać. Ostatecznie decyzja zapadnie na szczeblu ministerialnym i sądzę, że dopiero wtedy będzie jakby finał tego, co można powiedzieć dzisiaj w dość przecież niełatwej atmosferze procedujemy. Proszę Państwa, tych argumentów już nie chciałbym odczytywać tutaj, bo wiadomo, jak zawsze wśród argumentacji czy uzasadnienia część osób, choćby tu obecnych, będzie na pewno podkreślać, że są to argumenty do przyjęcia. Inne osoby bez wątpienia uznają, że są to argumenty choćby tylko jednej strony. Bez wątpienia można by tych punktów uzasadniających zmianę granic w tym wypadku, jeśli by ostateczna decyzja zapadła w Warszawie między miastem Ostrołęką i gminą Rzekuń, tych argumentów można by mnożyć sporo. W innych przypadkach także już w Polsce się to dokonywało. Decyzje zapadały w jedną czy drugą stronę na pewno. Część tych argumentów przy zmianie granic jest można powiedzieć, powtarzane. Inne mają swoją specyfikę, choćby tutaj w naszej sytuacji Rzekunia i Ostrołęki. Na koniec chcę jeszcze dodać, proszę Państwa, że bez wątpienia, mimo że dzisiaj jest taka być może trudna atmosfera, trudne relacje między zwłaszcza osobami zaangażowanymi w samorządy obu gmin, sądzę, że jakkolwiek by się sprawy potoczyły, no, będziemy w pewien sposób na siebie skazani i niewątpliwie istotne jest też to, co się będzie działo dalej, niezależnie od decyzji ministerialnej. Sądzę, że na pewne formy współpracy powinniśmy zawsze się zdecydować. Jeśli by były zmiany granic, myślę, że Ostrołęka będzie szczególnie zobowiązana wobec Rzekunia, żeby różne, powiedziałbym, propozycje przedkładać. Jeśli tej zmiany by nie było, to także wiele obszarów współpracy, niezależnie od emocji, powinno te obszary współpracy być kontynuowane. Proszę Państwa, w szacunku dla czasu tu obecnych nie chciałbym całego uzasadnienia przytaczać. Ono zostało przedstawione Wysokiej Radzie i to z mojego wprowadzenia, panie przewodniczący, byłoby wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Jesteśmy w punkcie dyskusji. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Do głosu zgłasza się pan radny Łukasz Kulik. Bardzo proszę. Na przyłączenie tego terenu, spróbujemy przekonać mieszkańców gminy Rzekuń, że będzie im się to po prostu opłacać. Bo ich głównym kontrargumentem przede wszystkim jest obawa przed podwyżkami bieżących opłat oraz sposób, w jaki zostali potraktowani. Można było zaproponować komunikację za przysłowiową złotówkę, utrzymanie podatków na dotychczasowym poziomie, czy też preferencyjne ceny na wodę i ścieki. W końcu można było zawrzeć swego rodzaju kontrakt, na mocy którego część spółek podatkowych byłaby przeznaczana na inwestycje w gminie Rzekuń, na przykład na budowę obwodnicy Ostrołęki. Generalnie w całej sprawie chodzi o okazanie naszym sąsiadom szacunku. Pokazanie, że rozumiemy ich obawy
i staramy się zbudować porozumienie. Tymczasem wybraliśmy drogę konfliktu i działaniem jest zasady, że dużo może więcej. Te 20 minut, czy 25, przyda się na pewno. Jednak dla nas nie jest to kwestia życia i śmierci. Chodzi o to, żebyśmy nie budowali swojego dobrobytu kosztem naszych sąsiadów. Chodzi po prostu o przyzwoite zachowanie. I wydaje mi się, że kiedyś za kilka lat to my możemy potrzebować ich zgody lub pomocy. Jeśli dziś nie pozwolimy zachować godności, nie uszanujemy ich praw, to może się okazać, że kiedy będziemy liczyli na jej pomoc, to jej nie otrzymamy. Trafiło do mnie takie oświadczenie rannych gmin Rzeszów, w którym wszyscy przedstawiciele samorządu gminy Rzeszów wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec projektu uchwały w sprawie zmiany granic ostrojenia. Projekt uchwały oraz jego uzasadnienie w istotny sposób narusza interesy mieszkańców gminy Rzeszów i opiera się na fałszywych przesłankach. Uzasadnienie projektu uchwały wskazuje jej pomysłodawców i inicjatorów bliżej nieokreślonych mieszkańcach gminy Rzeków z części Sołectw Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Gławy, którzy bardziej identyfikują się z miastem Ostrołęka niż własną gminą. Mieszkańców dziwi taka konstatacja, zwłaszcza w sytuacji, że w ostatnich latach liczba mieszkańców gminy Rzeków, w tym wymienionych Sołectw, systematycznie rośnie, głównie za sprawą mieszkańców Ostrołęki, którzy podjęli decyzję o zamieszkaniu w naszej gminie, czy w gminie Rzeków. Tutaj zakupili działki i budowali domy, płacą podatki i oszukują inwestycji infrastrukturalnych związanych z potrzebami bytowych, dróg, wodociągów, kanalizacji, placówek oświatowych. Obserwacje migracji wskazują, że liczba mieszkańców Ostrołęki spada, a mieszkańców gminy Rzeków nie wzrasta. Nasuwa się wniosek, że gmina Rzeków oferuje swoim mieszkańcom lepsze warunki rozwoju i życia. Stąd dziwny wydaje się wniosek naszych mieszkańców oczekujących się od macierzystej gminy. Stwierdzenie, że większość mieszkańców wskazanych terenów utrzymuje się z działalności pozarolniczej, nie wskazuje na miejski ich charakter, lecz ogólne tendencje cywilizacyjne i społeczne. Przedstawiciele samorządu negują zasadność argumentu wskazującego na zwiększenie dostępności do szkół i przedszkoli dla mieszkańców gminy Rzeków, ponieważ gmina jest w stanie zapewnić miejsca w szkole i przedszkolu na poziomie niższym niż miasto Ostrołęka. Wskazywanie ofert szkół ponadgimnazjalnych jako argumentu za zmianą granic miasta traktują oni jako rację pozorną. W ostatnich latach, z uwagi na postępujący niż demograficzny, to szkoły zabiegały o pozyskanie nowych uczniów. Zachęcały do nauki w ich murach, przygotowywały ofertę edukacyjną uwzględniającą ich oczekiwania i potrzeby. Nie czyniły tego, aby zrobić nam uprzejmość, lecz po to, aby nie stracić subwencji oświatowej, źródła finansowania i racji bytu oraz istnienia etatów nauczycielskich. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do kursowania autobusów komunikacji miejskiej na liniach łączących gminy podmiejskie z Ostrołęką. Z faktu prowadzenia interesu przez przedsiębiorstwo NZK będące spółką miejską trudno wyprowadzać wniosek, że gminy podmiejskie staną się terenem aneksji ze strony miasta. Nie dostrzegają osoby, które podpisały ten apel, przeszkód w sprawnym prowadzeniu inwestycji budowy elektrowni węglowej na działce leżącej w granicach administracyjnych gminy Rzeków. Zapewniają o determinacji w zakresie bardzo dobrej współpracy z inwestorem oraz firmami działającymi na jego rzecz lub zlecenie. Są także przekonani o oparty na wzajemnym szacunku współpracy z Radą Miasta Ostrołęki oraz prezydentem miasta. Deklarują także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniu potencjalnych inwestorów, którzy będą mieli plany związane z prowadzeniem interesów na ich terenie. Uważają, że nie granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego stanowią przeszkody dla inwestorów, lecz oferowane im warunki. Wierzą, że zarówno Rada Gminy Rzeków, jak i Rada Miasta Ostrołęka dostrzegają potrzebę współpracy w tej i innych kwestiach. W związku z czym apeluję do Rady Miasta Ostrołęki, żebyśmy nie podejmowali uchwały, która o fundamentów ma piętno niesprawiedliwości i krzywd naszych mieszkańców. Jesteśmy sąsiadami, współdziałamy na wielu płaszczyznach, prowadzimy wspólne przedsięwzięcia. Proszę nas, byśmy powstrzymali się przed podjęciem decyzji, która w istocie jest pomówieniem i samorządu, jest niestrójnym oskarżeniem i przekreśla dotychczasowe dobre sąsiedztwo. Liczą w związku z tym na dobrą współpracę, deklarują dobrą wolę w utrzymaniu dobrosąsiedzkich relacji, na uwzględnienie ich sprzeciwu i niepodejmowanie krzywdzącej ich decyzji. Ich apel, zgodnie z tym oświadczeniem, popiera zdecydowana większość gminy Rzeków. Dziękuję.
taki manifest w imieniu Państwa, którzy przybyliście. Bardzo się cieszę, że ta demokracja może kwitnąć w Ostrołęce, że mamy radnego, który w pierwszych słowach mówi, że on by jako mieszkaniec Ostrołęki głosował za przyłączeniem tej ziemi, później odczytuje Państwa apel i dalej zaprzecza sobie. Bo to tylko, żeby pokazać, że tak by było dobrze. Każdy ma swój punkt widzenia, każdy może go przedstawić. Ja myślę, że podstawową rzeczą jest to, że już od kilku lat grupy mieszkańców Rzekunia występują o to, żeby przyłączyć pewne tereny. A teraz taka sytuacja zaistniała i dzisiaj na tej sesji mamy obradować przy zmianie oraz sposób przeprowadzania konsultacji. Bardzo proszę, pan prezydent. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym w kilku zdaniach, bo tutaj padły takie dziwne w moim przekonaniu uwagi. Chciałem podkreślić, że z żadnym ministrem na ten temat nie rozmawiałem. Pan Kulik ma swoje wizje na mój temat, ale już jego problem. Z ministrem właściwym do tego w ogóle nie rozmawiałem w ostatnim czasie. Natomiast oczywiście bywam w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie mostu, bywałem też w Ministerstwie Środowiska, gdy chodzi o pozwolenia różne, gdy chodzi o przebudowę mostu. Natomiast z właściwym ministrem od tego typu spraw nie rozmawiałem i już niezależnie co pan przedmówca mój występujący tam z mównicy sobie wyobraża. Gdy chodzi o budowę obwodnicy, proszę państwa, to jest na pewno wspólna sprawa dla wielu, natomiast nawet jeśli byśmy założyli, że wszystkie ewentualne podatki z starej czy nowej elektrowni by poszły na tą budowę, to sądzę, że kilkanaście lat trzeba by było zbierać. No ja jestem przekonany, że 20 lat na budowę obwodnicy czekać nie będziemy. I stąd też te przeliczenia wydają mi się co najwyżej dziwne. Gdy chodzi o subwencję oświatową, proszę państwa, to w Ostrołęce subwencja oświatowa to mniej więcej 60%, resztę dokładamy z własnych dochodów. Czy to dużo, czy mało? Podobno to mniej więcej średnia krajowa. Oczywiście gdybyśmy porównali często gminy czy większe miasta, być może te różnice by były. U nas to jest tak około 60 do 40, 60 subwencja, 40 własne środki i to pod tak mniej więcej liczy się, że to taka w okolicach średniej krajowej. Jeśli chodzi o MZK, proszę państwa, to jest tak, że jest to jeden z przejawów dotychczasowej współpracy i gdybyśmy liczyli dokładnie tak zwane osobokilometry, to te wszystkie linie, czy też kilometry przejechane przez gminę Rzekuń, to byśmy wyliczyli na 700, przeszło 700 tysięcy. Gmina Rzekuń dokłada odrobinę do naszego MZK, ale to jest jedna dziesiąta, może kilkanaście procent najwyżej. Ale oczywiście myśmy to zawsze traktowali w pewnym pakiecie współpracy. Na przykładzie gminy Lewis czy Olszewoborki tam wyliczamy dokładnie. Gdybyśmy liczyli tak samo, to gmina Rzekuń dopłacałaby 770 chyba dokładnie. Ale to jest, mówię, zupełnie inna sytuacja, bo tych obszarów współpracy z gminą Rzekuń jest więcej. Nie tak tylko jak z Lewisem czy z Olszewoborkami. No te kilka uwag, które tutaj pan Kulik przedstawił, no jak widzicie państwo, z rzeczywistością dosyć luźne związki te uwagi mają, ale wiadomo, tak jak pan przewodniczący powiedział, każdy ma prawo swoją wypowiedź tak czy inaczej zdefiniować. Swoją drogą też się zastanawiam, jak pan Łukasz Kulik będzie głosował. Czy w związku z argumentami, które przedstawił, czy inaczej. Ale to oczywiście znowu demokratycznie każdy może tak głosować, jak widzi. Na szczęście pan powiedział, że hipokryto nie jest, więc myślę, że ma jasne spojrzenie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Mamy taki niepisany zwyczaj w Radzie, że tutaj do Państwa gości, że
nie odnosimy się do słów naszych kolegów radnych, natomiast ja dzisiaj chciałam zrobić wyjątek i tak naprawdę króciutko, ale jednak nawiązek do wypowiedzi mojego kolegi, ponieważ no, po jego słowach zaczęłam zastanawiać się, czy my reprezentujemy ten sam samorząd. To tak troszkę mnie to zaskoczyło i zdziwiło. Ponadto zaskoczyło mnie też stwierdzenie, w jaki sposób miasto chce dokonać tego aktu. Przecież o ile mi wiadomo, to procedura próby poszerzenia granic administracyjnych naszego miasta jest przeprowadzona zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami. Stąd też ja tutaj nie widzę żadnego złamania prawa ani dziwnego innego sposobu postępowania. Szanowni Państwo, ta dzisiejsza sesja to sesja pewnie wyjątkowa, trudna, jest wiele emocji i chciałabym tutaj powiedzieć do Państwa gości, że ja tak naprawdę po prostu nie dziwię się, że Wy jesteście, bo podejrzewam, że gdyby sytuacja dotyczyła miejsca, gdzie ja mieszkam, to nie zachowałbym się podobnie. Natomiast życie jest takie, że dzisiaj na tej sali reprezentujemy dwa różne środowiska, dwa różne samorządy. I zasada pracy samorządu, zasada działania samorządu jest taka, że z reguły każdy z nich reprezentuje interesy mieszkańców, których właśnie reprezentuje, przez których został wybrany. I chciałabym powiedzieć, że my nie prowadzimy własnych działań, tego co robimy. Nie robimy tylko tego dlatego, że tak jest nasze widzimisię. My również usługujemy, ale ja bardzo prosiłabym, żeby nie przeszkadzać, ponieważ to jednak zakłóca mój okres myślenia. Chciałabym powiedzieć, że my wsłuchujemy się na co dzień w głosy naszych mieszkańców. I chciałabym również powiedzieć, że ja osobiście słyszałam wiele głosów naszych mieszkańców, którzy powiedzieli wprost, że widzą wielkie zaangażowanie naszego samorządu w budowę chociażby elektrowni. I tak mówiąc wprost, wielu mieszkańców bardzo proszę nie przerywać wypowiedzi, że takie postępowanie, czy taka procedura, czy poszerzenie granic miasta jest taką normalną koleją rzeczy, następstwem pewnych czynników, pewnych zdarzeń, które się zadziały. Chciałabym również powiedzieć, Szanowni Państwo, że my mówimy tutaj i w dyskusjach widzimy to, że buduje się elektrownia, że coś nowego powstanie, ale musimy też zauważyć, że budowa samej elektrowni to nie wszystko. Jest potrzebna również infrastruktura, wszelkie sprawy towarzyszące. I z tego, co mi wiadomo, jeśli się mylę, proszę pana prezydenta o to, żeby mnie poprawił. Przykładem takiego działania, ja bardzo proszę, żeby takiego uczestniczenia naszego samorządu, naszego miasta. Zablokujemy wszystko. Nie damy wam tutaj żyć. Dobrze, to już pan powiedział, że nie dacie nam żyć, a my wam damy żyć, bo my mieszkamy razem z wami tu i teraz. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Okradacie nas w imię prawa, którego nie. Jeśli będą takie wyrażenia, to nie będzie referendum na tej sali, proszę pana, tylko po prostu będą konsultacje później. Natomiast dzisiaj bardzo proszę o zachowanie spokoju. Ale ja bardzo proszę pana o zachowanie spokoju. Jest głosem 10 tysięcy ludzi, Polaków, którzy płacą podatki w tym kraju. Dobrze, nie w tym kraju, tylko w naszym kraju, proszę pana. Dobrze? Ustalmy to. My jesteśmy Polakami. Dobrze. Chcemy sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie przewodniczący. My płacimy podatki, jesteśmy Polakami, chcemy sprawiedliwości. Polska dla Polaków. Gdzie ta kultura? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, proszę kontynuować. Chciałabym prosić tutaj pana prezydenta, jeśli się mylę, żeby nie poprawił. Niech pan sprawę w sądzie! Niech pan, jak się pan nazywa? Że jednym z takich przykładów, w których Ostrołęka partycypuje w kosztach, na pewno nie jest to tyle przykład, jest chociażby budowa, przebudowa ulicy Krańcowej. To jest tylko taki przykład. Prawdopodobnie miasto wyłoży pieniądze na budowę nawierzchni tej ulicy. Szanowni Państwo, jeszcze dwa słowa odnośnie współpracy. Ja nie wiem, skąd dzisiejsze słowa mojego kolegi z Rady i apelowanie o współpracy. Przecież tak naprawdę ta współpraca, z tego co mi wiadomo, cały czas jest i nikt nie mówi, że jej nie będzie. Nie mamy w tej chwili dzisiaj dowodów na to, że prezydent zamyka się na współpracę. Z tego co wiem, jest otwarty
Więc najpierw przekonajmy się, czy rzeczywiście ta współpraca będzie, czy jej nie będzie, a później wyciągajmy wnioski. I tak już na koniec, bo ja mam świadomość tego, że żadne nasze argumenty tutaj dzisiaj naszych gości nie przekonają, ale chciałam tylko zaznaczyć, że Ostrołęka nie jest ewenementem w skali kraju, który dokonuje poszerzenia granic. Mamy przykłady wielu miast, które właśnie postępują tak, chociażby Opole, ale nie jest to jedyne miasto. Proszę sobie zerknąć chociażby do danych statystycznych, czy wiele miast właśnie w celu własnego rozwoju takie kroki czyni. Stąd też, no, ja tak jak mówię jeszcze raz, nasza decyzja, nasze głosowanie, to w jaki sposób podniesiemy rękę, wynika przede wszystkim stąd, że reprezentujemy naszych mieszkańców, słuchamy tego, co oni myślą i pracujemy po prostu dla nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za sprawny przebieg tej sesji. Państwu, którzy też jesteście, to są pojedyncze głosy. Myślę, że dalej przebrniemy przez to sesję. Natomiast z tego głosu zgłaszał się przewodniczący Michał Skowroński. Znaczy ja myślę, że nie ma co ulegać emocjom. Każdy wie, że każdy mieszkaniec każdej gminy, takich miasta, każdy musi robić swoje, czyli my mieszkańcy miasta Ostrołęki i radni reprezentujący mieszkańców musimy popierać takie rozwiązanie. I nie jest to ewenement na skalę kraju, ponieważ teraz od 1 stycznia 2017 roku takich zmian będzie 27 w 10 województwach, także to są zmiany standardowe, które z biegiem czasu się pojawiają, a oczywiście państwo, mieszkańcy gminy Rzekuń muszą być przeciwko temu i państwo na pewno takie konsultacje będą robić. Na pewno nie wszyscy są przeciwko temu, bo są mieszkańcy, którzy są też za takimi zmianami. I tak jak mówię, każdy musi zrobić swoje, czyli każdy musi podjąć swoją decyzję, a rozstrzygnięcia będą zgodnie z procedurami, które do dzisiaj dopiero zaczynamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Maciej Kleszkowski, później pani przewodnicząca Ewa Żubrowska-Rosa. Panie prezydencie, ja pytanie, tu nie ma chyba informacji w uzasadnieniu. Jakiej wielkości to jest teren, ile mieszkańców tam zamieszkuje w tej chwili? Dziękuję. Bardzo proszę, pan prezydent. Czy pani dyrektor mogłaby mi pomóc? Bardzo proszę, pani dyrektor Łażewska, udzielenie odpowiedzi. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o powierzchnię ewentualnie proponowanych zmian granic, to jest 482 hektary 70 arów, natomiast liczby mieszkańców na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy danych. Bardzo dziękuję pani dyrektor i pani Ewa Żubrowska-Rosa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tylko tak króciutko, bo tutaj słyszałam, ktoś tutaj mnie atakował z tyłu, Opole. Co roku wzrasta ilość miast zmieniających granice. Tylko w 2014 roku 15 miast zmieniło granice własne, więc na przykład Kultus, Rybnik, Tychy, Mikołajki, Myszynie, Skrajowo. W 2015 roku takiego aktu dokonało 16 miast. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z radnych? Pan przewodniczący Henryk Gut, a później pan radny Łukasz Kulik. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, szanowni goście. Żeby uspokoić trochę atmosferę, to ja bym nie widział tutaj przeciwieństwa, przeciwników, ewentualnie tych działań, tych decyzji. Należałoby wrócić do tego, że jest inicjatywa, żeby na tym terenie powstało wielkie dobro nie tylko dla miasta Ostrołęki, ale dla regionu ostrołęckiego, jakim jest budowanie nowej elektrowni. To jest wielkie dobro dla bardzo wielu mieszkańców tego regionu. Są jakieś rozwiązania potrzebne, że rzeczywiście jest potrzebny teren do tego. W związku z tym, że ten teren akurat jest w tym miejscu, to czy do dzisiaj są jakieś sprzeciwy mieszkańców dotyczące tego terenu, że akurat wyrażają sprzeciw przeciw takim planom? Czy są? Do tego nie wiem, ale czy są. Przecież jeżeli sprowadza się większe dobro, to trzeba tego doświadczyć. Nie być przeciwnikiem, że jeżeli u mnie tego nie będzie, to innemu źle życzę. To jest niemyślenie ani łacińskie, czyli nie ma tej troski o wspólne dobro, jest to jakiś antagonizm. Bo przecież jeżeli
jest inicjatywa z naszego miasta, z naszego powiatu, dalej z naszego województwa, no to przecież trzeba to wesprzeć, tę inicjatywę. No, tego jest potrzebny akurat teren, bo taka to jest jakby forma tego pomysłu, tego projektu. No trzeba będzie na pewno podjąć jakąś opinię, którą tutaj wyrazimy, że w takiej formie należy te działania kontynuować dla wspólnego dobra. Nie dla dobra tutaj nas bezpośrednio, dla wspólnego, bo to jest wspólne dobro. Dlaczego? Proszę Państwa, no trzeba trochę perspektywy zobaczyć, że ten nowy zakład, który będzie zatrudniał ileś osób, to nie tylko będzie zatrudniał mieszkańców Ostrołęki, wielu zapewne przyjedzie iluś mieszkańców pewnie z Polski, ale pewnie wielu i będzie z okolicznych miejscowości zatrudnionych. Trzeba to dostrzec. I na pewno, jeśli są to tereny w tej chwili, które no, pewnie są tam nieużytkami, bo jak tak się patrzy na tę mapę, to przecież nikomu nikt niczego nie odbiera. Niczego tutaj się nie odbiera. W łacińskiej cywilizacji zawsze trzeba patrzeć na te wyższe dobro. Na te wyższe, tak, trzeba to rozumieć, na czym ona polega. Na tym, jakie jest dobro wspólne. Bo możemy się wszyscy tutaj zakrzyczeć i nic z tego nie wyjdzie. To ja tylko postawiłbym pytanie, dlaczego na tym terenie państwo, chociaż nie chcę tego stawiać, ale jeśli jest to pytanie, czemu nie było tego pomysłu takiego z waszego środowiska, czy tam z gminy, żeby ten teren tak zaproponować, tak zagospodarować. Skoro ktoś ma taki projekt, Ja przepraszam, panie przewodniczący, jest taki zwyczaj na naszych sesjach, że jest jeszcze taki dzwoneczek, że jesteśmy w kościele przy chuniu. Bo tutaj radny Kazimierz Jastrzębski tak się na mnie patrzy mocno, że zagłosuje tak jak trzeba, ale myślę, że ja wiem jak zagłosuję, a w kościele i tak się będziemy spotykać. Bardzo proszę o kontynuowanie, a państwa naprawdę spokój, przyjdzie czas, będziemy mogli się powiedzieć. Nie da się tak krzyczeć, bo to nie jestem do tego przyzwyczajony, że krzyczę. Skoro jest taki projekt, to należy go rozważyć i należy uwzględnić rzeczywiście tę inicjatywę, którą ktoś podjął. I że to dobro powstanie, to tylko należy się cieszyć. Natomiast nikt nikomu dzisiaj nie zabiera. Przecież tam nie ma jakiegoś wielkiego dobra, żeby mieszkańcy gminy Rzekun utracili to dobro. Nie ma, bo na tym terenie powstanie dużo większe dobro niż jest dzisiaj. Powstanie dużo większe, które będzie służyć nie tylko mieszkańcom Ostrołęki. Dużo większe, dopiero powstanie. Ktoś podejmuje tę inicjatywę. Także nikomu nic dzisiaj nikt nie zabiera. Pozwólcie panowie, że to nie da się tak dyskutować i rozmawiać, oczywiście, jeśli wszyscy będą. Więc jeżeli nie ma sprzeciwu mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, bo z tego co widzę, to nie ma. To panowie, dla mnie łacińskiej cywilizacji, gdzie dążymy o to, ażeby każdy, nawet najsłabszy element tej cywilizacji był chroniony, to będę zawsze wspierał tych ludzi, którzy oczekują większego dobra na tym terenie, tych mieszkańców. Bo być może, że radni mają inne stanowisko, ale ci mieszkańcy akurat napisali, zwrócili się, że oni jednak są zainteresowani tym, tak? Nie ma znaczenia, nawet jeden, gdyby z tego terenu napisał, to jest już argumentem, nawet jeden. To, że ma się władzę, należy brać pod uwagę wszystkich mieszkańców, wszystkich, każdego z tych, którzy tam na tym terenie mieszkają, są zainteresowani. To jest pewna konkluzja, także tutaj tak bym do tego podchodził.
I wtedy rzeczywiście ta Rzeczpospolita będzie się rozwijać. No jeśli tak miałoby to być, to ja nie w którym miejscu jesteśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. A pan radny... Panie przewodniczący. Generalnie w polityce chodzi o to, żeby czasem zachować się zgodnie z zasadami. Ja wiem, że to jest dosyć dziwne, że są zgodnie z zasady, czy też radni. Natomiast no, wydawało mi się, że to jest trudna decyzja. Decyzja, na której Ostrołęka zyska, a mieszkańcy gminy Rzek nie stracą. Żeby nie eskalować tego konfliktu, to my jako radni, wypowiadając się, powinniśmy chociaż jakąś uczciwość wewnętrzną skrutonie wykazać i starać się znaleźć jakieś porozumienia. No ja po prostu z otwartymi oczami słuchałem mojego kolegi radnego, który mówi, że przecież my nic nie zabieramy. No zabieramy. No właśnie zabieramy. To jest tak paradoksalnie proste, że zabieramy. No. Nie chodzi o to, co my zabieramy. No radna powiedziała, że była stacja, że elektrownia się buduje, jeszcze tam się nic nie buduje. Chodzi o to, że my powinniśmy rozmawiać i prowadzić z sąsiadami, bliskimi sąsiadami dyskusję na temat tego, jaki powinniśmy przekonać, a nie stosować rozwiązań siłowych. I dzisiaj to, powiem Państwu tak, ktoś mówił, że, czy Pan Prezydent mówił, że ja wygłaszając kilka uwag, to rozważam jakieś swoje wizje. Ja przeczytałem fragment apelu kolegów radnych z sąsiedniej gminy, którzy zostali wybrani w demokratyczny sposób, tak jak my. Dzisiaj wypowiadanie takich uwag na temat wizji, to nie jest personalny przytyk do kulika, który się z tym nie przyjmuje, panie prezydencie. To jest po prostu po raz kolejny okazanie braku szacunku dla tych wszystkich ludzi, którzy w tej gminie mieszkają. I dzisiaj mówimy o współpracy. Jeżeli my nie będziemy szanować naszych sąsiadów, to o żadnej współpracy nie może być mowy. I dzisiaj to Państwo doprowadzacie do eskalacji całego konfliktu, tym bardziej panie radny, że idą święta. I teraz ja nie rozumiem, jak można tak się zachowywać. Natomiast jako polityk rozumiem, że trzeba było to zrobić szybko, wrzucić w trybie nadzwyczajnym, ludzie pokrzyczą, karawana idzie dalej. Natomiast uważam, że to, że zrobiliśmy to za spóźnienia i to, że nie rozmawialiśmy z naszymi sąsiadami, to jest największym zarzutem. I dzisiaj my powinniśmy się starać, żeby te relacje naprawić. Natomiast takie wypowiedzi, jakie mamy tu miejsce, służą tylko zaognieniu konfliktu. I już Państwo słyszeli, że ten konflikt będzie narastał. I do niczego dobrego to nie doprowadzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy to nie jest nawoływanie do konfliktu, ale przejdźmy jeszcze do tego, czy ktoś chciałby zabrać głos z radnych. Bardzo proszę, pan prezydent. Ja jeszcze raz podkreślę, że pan Kulik ma wizję, bo w ministerstwie właściwie nie byłem i nie rozmawiałem, a pan insynuował tutaj, że już wszystko pozałatwiałem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Zdecydował się pan radny Adam Kurpiewski. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. No ja jednak tutaj muszę stanąć po stronie mieszkańców Ostrołęki, tym bardziej, że przesłuchując się tym argumentów strony przeciwnej, widzę, że był prawdopodobnie mieszkających na terenie objętych zmianą, to nie ma. Tutaj są mieszkańcy gminy Rzekuń, którzy chcą po prostu czerpać korzyści do kasy gminy z tego, że staraniami długoletnimi samorządu Ostrołęki zostanie wybudowana na tym gruncie elektrownia. No szanowni państwo, to tu nie wiem, po której stronie możemy stać. My nie możemy się nawet nad tym zastanawiać, nie mieć nawet cienia wątpliwości, że to my powinniśmy, że tak powiem, przegłosować ten projekt uchwały i czerpać korzyści z inwestycji, za którą naprawdę tyle lat z różnych stron politycznych zabiegało i nasi samorządowcy, posłowie i senatorowie. Także będę głosował oczywiście za projektem uchwały. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ja bym bardzo prosił Państwa radnych, mamy na to czas, żeby się zastanowić, czy będziemy zabierać głos. Ja nie wiem, czy jakieś informacje napływają, czy tak trzeba tego refleksu. Ja bardzo proszę, ja pytam, daję czas, pytam radnych, kto chciałby zabrać głos, oprócz
radnego Łukasza Kulika. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Kulik. Ja bym chciał tylko, panie przewodniczący, wytłumaczyć mojemu koledze radnemu jedną prostą zasadę, którą mi od urodzenia pamiętam wpajano, że panie radny, nie buduje się własnego dobrobytu na krzywdzie innych ludzi, po prostu. Dziękuję. Ale jakie krzywdy? Dziękuję bardzo. Tacy, którzy tu mieszkają. Państwo, może jeszcze starczy teraz tych różnych wypowiedzi, bo tak jak pytałem, czy radni mają jeszcze jakieś pytania, nikt się nie zgłaszał do głosu. Szanowni Państwo, ja powiem, że przed sesją dzisiejsza nadzwyczajno wpłynął do przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęka wpłynęło pismo, takie treści. Panie Przewodniczący, zwracam się z prośbą o umożliwienie wypowiedzenia się w punkcie dotyczącym zmiany granic naszej gminy. Głos chciałbym zabrać w dyskusji przed głosowaniem projektu uchwały, a jesteśmy przed głosowaniem projektu uchwały. W podpisie z poważaniem wójt magister Stanisław Godzina. Panie wójcie, ja bym pana poprosił o wygłoszenie, nie wiem, powiedzenia kilku zdań, ale byłoby to ograniczone czasowo, tak jak radni to mają na sesji i u nas, i u pana. Bardzo proszę, dobre 3 minuty. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję Panie Przewodniczący za możliwość zabrania głosu w tej kwestii, jakże trudnej dla nas, dla naszego samorządu. Chciałbym powiedzieć tutaj z tego miejsca, że rzeczywiście jesteśmy zaskoczeni szybkością działania. Jest to dla nas szok. Nie wiedzieliśmy o tym, pogłoski, które były, traktowaliśmy, że trwają od wielu lat, ale nie są aż tak dalece zaawansowane. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Rzekuń nie chcą należeć do miasta Ostrołęki. Mieszkańcy gminy Rzekuń chcą być w gminie Rzekuń, bo tam jest im dobrze. Bo tam budujemy im infrastrukturę i tam zapewniamy im wszystko, co jest im potrzebne. Natomiast chciałbym powiedzieć, że Panie Prezydencie, że my nie znamy z imienia i z nazwiska, nie znamy z liczby ilości tych mieszkańców, którzy złożyli wniosek. Wiemy tylko o jakiejś iluzorycznej liczbie, o jakichś niewiadomych mieszkańcach wirtualnych. Gmina Rzekuń liczy ponad 10,5 tysiąca mieszkańców. Ja z tego miejsca chciałbym Państwa prosić, jeżeli żyjemy w demokratycznym państwie, a jestem co do tego głęboko przekonany, to powinna się liczyć wola mieszkańców. Jeżeli większość mieszkańców gminy Rzekuń zdecydowałaby o tym, że jest za projektem, wtedy pochylimy głowę, powiemy tak. Natomiast powinno to być rozstrzygnięte w demokratycznej wypowiedzi naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, nie mogę podzielić tych argumentów, które były i które padały. Na tym terenie tak naprawdę jest około 200 osób w tak zwanym osiedle Leśnie. Reszta to są tereny inwestycyjne, w które my jako gmina już zainwestowaliśmy spore środki. Wybudowaliśmy dużym nakładem, jak na naszą gminę, drogę do Nowej Wsi pod właśnie potrzeby elektrowni. Była częściowo współfinansowana przez elektrownię. Przygotowaliśmy te tereny pod inwestycje. W uzasadnieniu czytamy, że bez miasta Ostrołęki nie będzie możliwe przeprowadzenie procedur przygotowania i przeprowadzenia tej inwestycji. Otóż nie jest to prawda. Procedury są przeprowadzone, inwestycja jest przygotowana i od 2011 roku zarówno Rada Gminy Rzekuń, jak i Wójt Gminy Rzekuń z całym urzędem stanęli na wysokości zadania i podjęliśmy takie decyzje i tak pracowaliśmy, że inwestycja jest przygotowana, posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Jesteśmy gotowi dalej kontynuować nasze w tej kwestii działania i udzielać inwestorowi wsparcia. Inwestor niejednokrotnie wyrażał swoje zadowolenie ze współpracy z naszą gminą. Szanowni Państwo, ja chciałbym tu podziękować radnemu Kulikowi za przedstawienie tych argumentów, bo musiałbym je powtarzać, ale szanując Państwa czas i to ograniczenie, które Pan Przewodniczący mi tutaj założył, myślę, że powiem tylko tyle. Te argumenty wszystkie podzielamy. Pod nimi się podpisujemy. Bo my, proszę Państwa, tak naprawdę
chcemy, żeby gmina Rzekłej została jedną całością, taką jak ona jest do dzisiaj. Chciałbym odpowiedzieć tu panu przewodniczącemu Butowi. Tak, w cywilizacji łacińskiej są inne formy niż zaskakiwanie sąsiadów. Naprawdę, wierzy mi pan, że w cywilizacji łacińskiej to demokracja powinna zdecydować, to liczba mieszkańców za powinna zdecydować o tym, gdzie chcą należeć. Niemniej jednak dziękuję również za ten głos w tej dyskusji. Chciałbym podziękować państwu również za te głosy w dyskusji, które uważam były bardzo konstruktywne. Pojawiały się takie głosy, że powinniśmy, proszę państwa, w jakiś inny sposób to załatwić. Dlatego chciałbym, żeby w cywilizowanym świecie, w cywilizacji łacińskiej, na którą się wielokrotnie powoływano, i w XXI wieku pewne trudne kwestie załatwiać, ale w sposób taki, żebyśmy mogli wszyscy w nich uczestniczyć na zasadach partnerskich. To prawda, nie będziemy zaprzeczać, bo znowu byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nigdy nie zdarzają się zmiany granic. Zdarzają się. Wiemy o tym pani radna Żebrowska-Rosak to przedstawiła. To jest proces. Natomiast w tym procesie możemy po prostu zachowywać się i robić to tak, żeby przynajmniej dwie strony wypracowały wspólnie jakiś kompromis. Dlatego też, proszę państwa, ja wiem, że dzisiaj, niezależnie od tego, jaka ta decyzja tutaj państwa radnych będzie, z tego, co słyszeliśmy, jest jak gdyby wiadoma. Niemniej jednak jest to początek tej drogi, początek tej procedury. W związku z czym prosiłbym tutaj i pana prezydenta, i Wysoką Radę, żeby podjąć jakieś działania takie, które gminę Rzekuń będą traktowały jako partnera. Naszych mieszkańców będą traktowały jako partnera. Ja chciałbym powiedzieć tak, była mowa o tym, że przez ostatnie lata współpracowaliśmy na wielu płaszczyznach. Rzeczywiście jesteśmy sąsiadami. Współistnieliśmy i możemy to robić dalej. Tylko proszę państwa, musimy to robić na zasadach takich, które dla obydwu stron byłyby do zaakceptowania. Szanowni państwo, dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i chciałbym, żebyśmy mieli również te argumenty, które tu już padły, których nie powtarzam, na uwadze i to, co powiedziałem, ta współpraca i to partnerstwo, żeby ono zostało. Dzisiaj tego partnerstwa nie mamy, nie doświadczyliśmy tego. Zostaliśmy tak naprawdę postawieni przed faktami niedokonanymi. I dlatego też to z wielkim żalem i ubolewaniem przychodzi mi kierować te słowa do samorządu miasta Ostrołęki, a jak wiemy, jesteśmy tu poniekąd też na siebie skazani. Ja wiem o tym, tutaj jeszcze zwracając się do głosu, który padł mi do tego, co pan przewodniczący mówił. Tak, miasto jest kreatorem tutaj subregionu, ale gmina Rzekuń też potrafi gospodarować dobrem wspólnym. Jeżeli elektrownia byłaby w gminie Rzekuń, to przecież nie byłoby tak, że tam by był zakaz wstępu pracy mieszkańców miasta Ostrołęki. My też potrafimy troszczyć się o dobro wspólne. Dobro wspólne rozumiemy, szanujemy i chcielibyśmy, żeby z niego były korzyści. Szanowni państwo, trochę też druga rzecz jeszcze, może jeżeli panie przewodniczący, mogę też jeden raz. Panie wójcie, ja bym bardzo prosił, bardzo syntetycznie pan to wszystko ujął, ale mówiliśmy o czasie. Bardzo proszę zmierzać do końca, bo to jest 3 minuty razy 10 za chwilę. Chciałbym, proszę państwa, jeszcze powiedzieć o zakresie. Bo 440 hektarów, natomiast mieszka tam około 200 mieszkańców na osiedlu Leśniego. Ogromny obszar lasów, pól, mieszkańców, zwłaszcza Nowej Wsi Wschodniej, którzy są zaniepokojeni tym, że utracą część swoich dopłat również tych, do swoich gospodarstw. Szanowni państwo, dziękuję panie przewodniczący, szanując to, że zostałem tutaj możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję bardzo i chciałbym, żebyście państwo jeszcze to rozważyli. Żebyśmy po prostu zeszli z tej drogi, która, tak jak tu było podkreślane, jest drogą konfliktową, a weszli na drogę partnerskich rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przejdziemy w tej chwili do głosowania dzisiejszego punktu. Ja tylko powiem tak, że nie będę się odnosił do żadnej wypowiedzi, natomiast idąc tutaj, żona mi powiedziała, pamiętaj, gdzie się, skąd jesteś. I ja dokładnie wiem, skąd jestem, gdzie się urodziłem, ale 50 lat mieszkam w Ostrołęce. Kocham to miasto i kocham małą ojczyznę.
Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie Rady Miasta w sprawie zmiany granic miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta głosami 17 za, przeciw nie było, jedna osoba się wstrzymała od głosu. Bardzo dziękuję panom, państwu za obecność i zachowanie się tak jak trzeba, bo zaczęło to przybierać taki dynamiczny przebieg. Natomiast mogę z tej strony tylko powiedzieć, że będą prowadzone konsultacje, będą rozmowy i myślę, że możemy sobie życzyć dobrego wieczoru i wesołych świąt. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do następnego punktu. Następnym punktem jest rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Proszę o wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, pani przewodnicząca Grażyna Sosnowska.